Jak wiadomo, w oktagonie ważna jest siła fizyczna, ale ja mam dla ciebie, Dredziasty, pytanie takie bardziej o siłę umysłową i logiczną. Ile końców ma 9,5 kija? Jezusie. Wiesz co, teraz tak głupio mi nawet odpowiadać na to pytanie, bo bym musiał się pewnie dłużej zastanowić. A ja już wiem, chyba, ja chociaż... Też. Chociaż nie wiem, to nie jest takie proste. 9,5 kija? 9,5 kija. Przysłowie mówi, że każdy kij ma dwa końce. No licz, licz. No to razy dwa. Osiemnaście, 19, coś takiego. No, jaka jest poprawna odpowiedź, panie Wojtku? No 20. A, to byłem blisko. Dobra, to jeszcze przetestujemy umiejętności Kuby. No kurwa. Kuba, dla ciebie pytanie jest takie. Ile mamy przegród notowych? Jedną. Jedną? No tą tu. Dostał proste. Tak. No. No przegroda, no przegroda jest jedna, ale dziurki są dwie. Zgadza się. Piłka jest okrągła, a dziurki są dwie. A włoski stand-uper, nie? W międzyczasie czekamy na telefon, to ja też wam dam zagadkę w takim razie, jak już weszliśmy w taki klimat. Zobaczymy, Jezu, jak to poradzicie. Czemu? No jakże weszliśmy, to weszliśmy. Za chwilę będą dzwonić. Co? Problemy się zaczynają. Ciśniemy. Co? W porcie są statki A, B, C i D. Statki A, B, C, D odpłynęły. Jaki statek został? No żadnego chyba nie został. No żadnego. Żadnego nie ma. I. W porcie są statki A, B, C i D. Jeszcze jest I, tak? Tak. Głupota. Jezu. Głupota, ale widzicie, podchwytliwe, podchwytliwe. Ale ty masz żarty. Ja jestem z siebie dumny. Kolejne podchwytliwe. W wodzie pływają sobie trzy żółwie. Za pierwszym płynie drugi, za drugim płynie trzeci. Trzeci mówi, że za nim płynie czwarty. Jak to możliwe, skoro są tylko trzy żółwie? Bo ja pierdolę, dali się zajebać. No bo są blisko siebie. Nie. No bo zagadkę zadaje żółw. Odpowiada żółw. No to przede wszystkim jest parę kwestii. Pierwsza opcja, widzieliście kurwa kiedyś gadającego żółwia, to jest po pierwsze. Ja. Mam nerwy już! proszę cię. Jeśli już zakładamy, że tak, no to trzeci przecież może kłamać, bo zobacz, za pierwszym płynie drugi, za drugim płynie trzeci, trzeci mówi, że za nim płynie czwarty. Dlatego nie jesteś znanym stand-uperem, nie? Bo jak ty masz takie żarty, no.